W tej lekcji chciałbym Ci pokazać funkcjonalność zliczania unikatowych wartości, czyli coś, czego nie możemy zrobić w normalnym Excelu, natomiast dodatek Power Pivot i model danych to umożliwiają. Składnia funkcji jest bardzo prosta, po prostu funkcja distinct count i wstawiamy, z jakiej kolumny te unikatowe wartości liczymy. W jakim to jest celu? Na przykład mamy dużą bazę i chcemy sprawdzić, ilu było uczniów w tej bazie, albo ilu pracowników, albo ile oddziałów. Teoretycznie w Excelu moglibyśmy usunąć duplikaty i wtedy policzyć, ale to jest trochę droga naokoło, a jedną funkcją możemy to załatwić właśnie w języku DAX. Przykład. Mamy tutaj kilku uczniów i różne wystawione oceny. Dla niektórych uczniów była ocena wystawiona raz, dla niektórych kilka razy. I wyliczmy sobie z tej bazy właśnie kilka statystyk, wyciągnijmy kilka informacji. Ile w sumie było wystawionych ocen? W Excelu jest to funkcja ile niepustych i to mi po prostu obliczy, ile tych ocen było. Mamy 9. W języku DAX będzie to po prostu funkcja count. I bym w kwadratowym nawiasie wpisał nazwę kolumny ocena. Zamykam nawias i mam. Natomiast liczby uczniów nie sprawdzę normalnie w Excelu, a w języku DAX mogę użyć funkcji distinct count i znowu z kolumny ocena, czyli to będzie bardzo podobne do funkcji count. Przejdźmy sobie do przykładu i chciałbym zauważyć, że żeby policzyć unikatowe wartości, nie trzeba w ogóle otwierać dodatku Power Pivot, nie trzeba do niego czegokolwiek dodawać, wystarczy dodać do modelu danych nasze dane, tworząc tabelę przestawną. Gdy stworzę zwykłą tabelę przestawną i będę chciał na przykład policzyć ilość kategorii. Tutaj mam ile wierszy jest pod danymi kategoriami. Tutaj też, czyli 1218 wierszy. I co mogę wyciągnąć? Jakąś wariancję, iloczyn, odchylenie standardowe, minimum, maksimum, średnia. Nie mam nigdzie tutaj zliczania unikatowych wartości. Jednak tutaj sobie napiszę tabela przestawna bez unikatowych. Teraz stworzę sobie jeszcze raz tabelę przestawną. Tylko tym razem dodam te dane do modelu danych i zobaczysz, jaka jest różnica. Teraz wrzucę sobie tutaj kategorię, żeby zliczyć. Mam policzone kategorie. Rozwijam ustawienia pola wartości i tutaj mam liczność unikatowych wartości. Pojawił mi się na końcu inny sposób zliczania moich danych, OK. I mam liczba wartości odrębnych, kategoria. Mam zliczone ilość kategorii. Jeśli chcę, mogę tak samo zliczyć na przykład unikatowe segmenty, unikatowe produkty, i tak dalej. Mogę na przykład sprawdzić ilość odrębnych produktów dla jakiegoś segmentu. Załóżmy dla segmentu klient firmowy. I widzę teraz, ile w tym segmencie znajduje się kategorii, ile segmentów. No to w jednym segmencie znajduje się jeden segment. I w segmencie klient firmowy znajduje się 320 produktów. Nazwę sobie tabela przestawna unikatowe. Mam. Teraz policzymy sobie unikatowe wartości w modelu danych. W tym celu dodam tę tabelę do dodatku Power Pivot. Nazwę ją sobie sprzedaż. Wchodzę w Power Pivot, dodaj do modelu danych. Mamy tutaj poprzednie tabele gdzieś z dodawania do modelu danych wcześniejszych tabel, ale my będziemy pracować na nowej. Więc tutaj możemy na przykład sobie policzyć, ile mamy unikatowych produktów, więc wstawiam równa się distinct count product i jest policzone. Tak samo mogę na przykład zrobić z kategoriami. I jest. A obok mogę sobie po prostu policzyć, czyli tutaj dam unikatowe produkty, unikatowe kategorie, poszerzę trochę, żeby było widać, i tutaj sobie wstawię liczba wierszy
dwukropek równa się count. Z którejkolwiek kolumny zamykam i mam policzoną liczbę wierszy. Przejdę do zadań, podzielę ekran na pół. Mam tutaj za zadanie trochę sobie to scalę. Zawinę. Wyznacz, ile produktów jest w kategorii krzesła, ile w kategorii akcesoria, a ile w sumie. Porównaj to z ilością wierszy, ile produktów w sumie już mieliśmy. Teraz w kategorii akcesoria, czyli policzymy to za pomocą połączenia funkcji distinctCount oraz calculate. Równa się calculate. Wyrażenie to będzie distinctCount produkt. Filter sprzedaż i filter expression kategoria równa się krzesła w cudzysłowie i mam 55 produktów w kategorii krzesła unikatowych krzeseł, a tutaj sobie zrobię analogicznie tylko ilość transakcji krzesła dwukropek równa się znowu calculate. Wyrażenie to będzie count i policzę znowu ilość produktów, filtr, sprzedaż, kategoria równa się krzesła. Mamy, poszerzę sobie troszkę. Jak widzisz, mamy unikatowych krzeseł 55, a transakcji było 83. I tak samo weźmiemy unikatowych akcesoria. Dwukropek równa się calculate wyrażenie, czyli distinct count znowu z produkt i filtr tabela sprzedaż kategoria równa się w cudzysłowie akcesoria jest 225 unikatowych produktów, a transakcji będzie ilość transakcji akcesoria dwukropek równa się calculate. Tutaj wyrażenie to będzie znowu count produkt filtr w tabeli sprzedaż kategoria równa się akcesoria. Zamykam cudzysłów, zamykam nawiasy, zatwierdzam i jest 286. Możemy sobie z tego oczywiście stworzyć tabelę przestawną z naszego modelu danych. Nazwę tym razem tabela przestawna z modelu danych albo po prostu napiszę z modelu danych, bo mi się nie mieści. I teraz to pewnie mieliśmy w sprzedaży i sprawdzę sobie na przykład tutaj sobie zwinę, żeby mieć więcej miejsca. Ilość transakcji krzesła. Unikatowe akcesoria, ilość transakcji, akcesoria unikatowych krzeseł. Mam wszystkie informacje i mogę sobie filtrować na przykład po segmentach. Mam dla klienta firmowego. Mogę sobie sprawdzać dla każdego segmentu, ile czego mam unikatowego. Nawet widzę, że do niektórych segment jest nieprzypisany, ale tutaj widzę, że na przykład unikatowych krzeseł w segmencie firmowym jest 18, a ilość transakcji z krzesłami jest 20.